Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Proszę świadka, my tu nie dyskutujemy już na szczęście, mimo że duża część pana formacji ponad 2 lata temu próbowała temu zaprzeczać. Czy mówiąc na przykład, że to tylko konsola do gier albo koń ze skrzydłami, czy w Polsce służby używały Pegasusa? My dyskutujemy o tym, i to jest przedmiotem działań w komisji, czy używano Pegasusa w Polsce w sposób zgodny z prawem, zgodnie z regulacjami jakimikolwiek oraz czy używano go w ramach walki politycznej przez partię rządzącą, czyli pana formację. I chciałbym swój ten blok pytań temu właśnie poświęcić. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to będzie mój ostatni blok pytań i jeśli przekroczę o 2-3 minuty, to proszę o tolerancję. Powiedział pan, ja rzadko się z panem zgadzam, ale z tym się muszę zgodzić, że śmiganie materiałów służb po mediach to horrendum. Tak pan powiedział jakieś 2 godziny temu. Tu jest jeden z takich materiałów, TVP Info, z sierpnia 2019 roku, z cytatami rzekomo z SMS-ów Krzysztofa Brejzy. To nie są cytaty z Krzysztofa Brejzy, tylko to są zmanipulowane cytaty z SMS-ów Krzysztofa Brejzy, skompilowane z kilku jego SMS-ów, które się ukazały i to w ilościach hurtowych Krzysztofowi Brejzie na końcówce kampanii wyborczej w 2019 roku poświęcono w TVP Info i w wiadomościach TVP ponad 200 materiałów. Wielokrotnie były to materiały pochodzące prawdopodobnie z Pegasusa, na pewno z wykradzionych z jego telefonu treści. Jak pan to skomentuje? Czy nadal pan uważa, że to jest horrendum? Panie członku komisji, otóż ja jestem głęboko przekonany, że w tym wypadku chodziło o pokazanie opinii publicznej, że znaczący, a też nie może nie z pierwszego rzędu, ale jednak znaczący polityk formacji, o wtedy opozycyjnej, dzisiaj rządzącej, dopuszcza się bardzo poważnych i przy tym odrażających, wyjątkowo odrażających przestępstw. I to są dwie zupełnie inne sytuacje. Tutaj mamy do czynienia z tym, że jest jakaś rozmowa w niewiadomy sposób podsłuchana. Nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywało, to rzeczywiście trzeba sprawdzić. A w tym wypadku, no, według mojej oceny, pan Brejza no, w sposób rozpaczliwy broni się przed sytuacją, no, która by zakończyła, co najmniej zakończyła jego karierę polityczną, a być może także karierę polityczną jego ojca. No i po prostu broni się w sposób, który pan w tej chwili jakby podjął jako prawdę, którą też ja mam przyjąć. Ja tej prawdy nie przyjmuję, bo takiej prawdy po prostu nie ma. No. Tutaj między nami jest zasadnicza różnica co do oceny rzeczywistości. Ja uważam, jest na to wiele dowodów, że to, co pan Neyman kiedyś powiedział, że póki może pan się jesteś w prawie i trzymać odpowiedzi na moje pytanie. To będziemy... Czy pan uważa, że ale tego typu materiały prezentowane w kampanii wyborczej to jest horrendum, czy nie jest horrendum? Na to odpowiadam panu, że i to chyba pan zrozumiał, tylko nie chce pan słuchać moich odpowiedzi do końca i pan mi przerywa, czego pan nie powinien robić. Otóż to było po prostu pokazanie prawdy o formacji, która ubiegała się o władzę i skąd ta prawda się wywodziła, znaczy w jaki sposób dziennikarze do niej doszli, tego nie wiem. Ale jeżeli chodzi o ukazywanie tego rodzaju prawd, to jest to właściwe. Jeszcze raz powtarzam, bo pan tego wyraźnie nie chce słuchać, że pańska partia polityczna i to niekiedy w sposób jawny deklarował to i nagrany przez swoich kolegów
polityk tej partii, po prostu broni swoich na takiej zasadzie, że niezależnie od co by się działo, nawet jak była już rozprawa, nawet jak było tymczasowe aresztowanie, to na przykład nie uchyla się immunitetu. No, to jest sytuacja w Senacie spotykana, że ktoś może z zarzutami, już też nawet z rozprawą karną być, pełnić funkcję, wysoką funkcję państwową, etc., etc. To jest po prostu no, modus operandi i nawet coś więcej, no, jakaś taka, można powiedzieć, uwarunkowana w przenośni oczywiście genetycznie, w sensie genetyki politycznej, cecha pańskiej formacji politycznej, to miejmy nadzieję, proszę, że przyjdzie czas, w którym zostanie, zostanie pod to uwagę pokazane. Długości odpowiedzi pana posła, mimo że nie jest ona na temat. To warto zauważyć, że jednak do walki politycznej system był stosowany w stosunku do Krzysztofa pani Brejzy. Pani przewodnicząca, właśnie chcę do tego dojść. Właśnie chcę do tego dojść. Pani przewodnicząca, to czy jest, ja mogę zadać według pytanie? Mojej oceny, ja bym chciał, żeby to było w protokole. Opowieść, że tam cokolwiek zmieniano, jest po prostu absolutną bajką. To jest oszustwo. Ale wie pan oszustwo. To tylko na przepraszam podstawie... Przepraszam bardzo, czy ja mogę zadawać pytania panu świadkowi, bo to jest moim zdaniem dość kluczowy moment tego przesłuchania. Pan po pierwsze twierdzi, że jak wy używacie przeciwko swoim przeciwnikom politycznym w kontrolowanych przez sobie mediach fałszywek, to to jest okej, okay, bo to jest słuszne. Po drugie twierdzi pan, że one nie są manipulowane. Oświadczam panu, że w ostatnim czasie, w ostatnim roku mamy 3 wyroki sądów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Z października, z grudnia 2023 to są 2 wyroki, trzeci ze stycznia 2024 roku. Kiedy to zobowiązano w niektórych przypadkach z tych wyroków Telewizję Polską jako instytucję, a w innych znanego chyba panu, pana Samuela Pereire, funkcjonariusza czy sympatyka pana partii skierowanego na odcinek dziennikarski w TVP, do tego, żeby przeprosiły pana Krzysztofa Brejzę za to, że przypisano Krzysztofowi Brejzie, to chodzi właśnie o te dziesiątki. Panie świadku, bym prosił, żeby pan na to spojrzał. Dziesiątki tego typu materiałów zmanipulowanych przypisano, czytam z uzasadnienia wyroku, przypisano Krzysztofowi Brejzie wypowiedzi niepochodzące od niego, lecz do niego kierowane, lub skompilowano różne wypowiedzi Krzysztofa Brejzy kierowane do różnych osób i przedstawiono to jako jedną spójną wypowiedź kierowaną w jednym czasie do rzekomej jednej grupy osób. I to jest udowodnione poprzez badania telefonu pana Krzysztofa Brejzy. W jaki sposób to zostało, dostało się do TVP Info i do wiadomości TVP? Tym się też zajmowała prokuratura i tym się też zajmiemy w tej komisji. Natomiast pana teza, że Pegasusa nie używano do walki politycznej, nie ma się nijak zarówno do tych faktów, jak i do jeszcze jednego faktu. Krzysztof Brejza nie był jakimś tam w roku 2019 politykiem opozycji, tylko był szefem sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, czyli największej siły opozycji, państwa głównych konkurentów. W lipcu 2019 roku dostał on, i to jest kolejny dowód, który chcę pokazać, dostał on SMS-a od Agaty Krośnickiej, która była szefową biura parlamentarnego Klubu Koalicji Obywatelskiej wtedy w Sejmie. Tutaj 100 metrów stąd. Otóż Agata Krośnicka nigdy w życiu nie wysłała tego SMS-a z tymi rzekomo analizami na temat forum programowego KO wysyłanymi w czasie rzeczywistym. To było według tego, co mamy... Zmierzam do pytania. Pan czasem w swoich wypowiedziach w ogóle nie zmierzał do pytania. To było przez
należy się spodziewać operatorów Pegasusa, którym był wówczas ponad wszelką wątpliwość atakowany Krzysztof Brejza jako szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, świadome dezinformowanie centrum decyzyjnego kampanii wyborczej głównej siły opozycji. Bo w tych analizach, których nigdy pani Agata Kraśnicka, tam jest do wiadomości jeszcze Jan Grabiec, obecny minister, wtedy też prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, nigdy ona ich nie wysłała. I to też jest potwierdzone sądowo na jej telefonie. Czy pan nadal w związku z tymi informacjami, które panu przekazuje, nadal pan uważa, że Pegasusa w Polsce, w tym wobec Krzysztofa Brejzy, nie używano w celach politycznych? Tak, w dalszym ciągu tak uważam, a to, co pan w tej chwili tutaj mi przedstawił, to ja nie mówię o tym ostatnim wypadku, bo tutaj nie wiem, o co chodzi, natomiast jeżeli chodzi o generalną sytuację, to jest po prostu problem sądownictwa w Polsce, która jest rzeczywiście upolitycznione, tylko upolitycznione na korzyść jakby państwa formacji i w ogóle formacji postkomunistycznej. No nie będę tu się rozwodził, dlatego tak jest. Nie dokonano w ogóle... Jakim prawem pan mówi, że my jesteśmy formacją postkomunistyczną? No na takim prawem, że w tej chwili przywracacie podważony przez mówi nas, pan do człowieka, który z IPN-u, z pana instytucji, za którą pan głosował, żeby powołać, ma świadectwo tego, że był represjonowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Ja mam tak samo takie świadectwo. No więc właśnie, więc niech pan nie obraża, bo ja tego nie robię. Ale wie pan, ale pan być może jest tak naiwnym człowiekiem, że pan tego nie widzi. No być może pan subiektywnie tego nie robi, ale obiektywnie pan w tej chwili przywraca system postkomunistyczny, który myśmy zdołali w dużej mierze, ale niestety nie do końca podważyć. Panie prezesie, bardzo proszę o przejście do odpowiedzi na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. Ja już bardzo proszę panią przewodniczącą, żeby mi bez przerwy nie przerywała, bo to już naprawdę przechodzi. Ale jeżeli odchodzi pan od treści, no to co, może mnie pani w tej chwili usunie z sali, co? No na tą chwilę nie podjęłam takiej decyzji jeszcze. No, bardzo proszę kontynuować. Proszę państwa, jeśli chodzi o główną tezę pana świadka, pana posła Kaczyńskiego, że Pegasusa w Polsce nie używano do celów politycznych, myślę, że te moje okazania i jego argumentacja rozstrzygają wszelkie wątpliwości. Natomiast mam do pana pytanie o drugą rzecz, czyli czy i na jakich zasadach w Polsce wykorzystywano Pegasusa zgodnie z prawem? Czy wiedział pan, czy pana zaufani panowie ministrowie Wąsik i Kamiński, kiedy pan został wicepremierem, albo wcześniej, informowali pana o dyskusji w ramach służb specjalnych co do tego, czy ten system jest zgodny z polskim prawem i jego użycie jest prawomocne, czy też i wynikającym z tego brakiem certyfikacji dla tego systemu ze strony ABW, czy też pana nie informowali o tym? Nie informowano mnie o tym, natomiast mogę panu powiedzieć, że jeżeli taka dyskusja rzeczywiście miała miejsce, bo tego nie wiem, mam nadzieję, że tak nie było, to by wskazywało tylko na to, że służby są niestety też pod wpływem, przynajmniej w jakiejś mierze, lobby rosyjskiego w Polsce, albo też innych lobby, które zmierzają do tego, żeby Polskę osłabić i uczynić ją bezbronną. No, to jest ta sama sytuacja, co taka walka z rozbudową koncernu energetyczno-petrochemicznego Orlenu, czy walka z CPK i tak dalej. To jest wszystko to samo. No, realizować agendę niemiecką, a przy okazji rosyjską, bo te dwa państwa są niestety ciągle w dość bliskich stosunkach i chciałyby te bliskie stosunki, dzisiaj naruszone przez wojnę, odbudowywać. No, jeżeli pan tego nie rozumie, to współczuję i tyle mogę panu powiedzieć. Wielu z pana wypowiedzi nie rozumiem. Między innymi nie rozumiem, panie pośle, panie świadku,
uderzającej różnicy między pana sformułowaniami nie pamiętam, wiem tylko z mediów. Ta komisja nie jest o tym, czego pan nie rozumie, tylko proszę ewentualnie... Proszę panie pani pośle. Przewodnicząca doprowadziła do... Pan przewodniczący, ostatnie pytanie, bardzo tak, proszę. Tak, ja zadaję w tej chwili pytanie. Na początku tego pytania pan przydacz nie przeszkadza. A tym, że pan równie autorytatywnie, jednocześnie mówiąc, że pana wiedza jest z gazet, że nie wie pan, że to ogólne, że pan słyszał, nawet obiło mi się o uszy, jednocześnie pan mówi autorytatywnie, że użycie Pegasusa w Polsce pomogło w zatrzymaniach za terroryzm oraz że dzięki niemu ratowano w Polsce życie. Albo pan wie, albo pan nie wie, panie świadku. Więc ja mam pytanie co do jednej rzeczy, której też pan udzielił tak nieprecyzyjnej i w mojej ocenie w ogólnej odpowiedzi. Był pan pytany, czy miał pan wiedzę, zanim pan został wicepremierem w roku 2017, kiedy nabywano Pegasusa. Czy miał pan wtedy w roku 2017 wiedzę o zakupie z izraelskiej spółki NSO tego urządzenia? Proszę odpowiedzieć tak albo nie. Nie, no pan mi nie będzie narzucał tego, w jaki sposób ja mam odpowiadać. To nie jest pańska rola, panie członku. Natomiast ja wiedziałem, że jest jakiś problem związany z finansowaniem, ale czy to chodziło o Pegasusa, to znaczy, czy wiedziałem, że to jest akurat konkretnie Pegasus. Wiedziałem, że są kłopoty związane z walką z przestępczością. Jako poseł miałem prawo to wiedzieć i wiedziałem, że są próby zapobieżenia temu poprzez zakup odpowiednich urządzeń i są kłopoty ze sprawą sfinansowania tego zakupu. Tyle wiedziałem. Ostatnie, więcej dzisiaj nie zadaję pytań. To jest ciekawe, co pan mówi, że pan wiedział, że jest problem z zakupem i sfinansowaniem. Czyli pan wiedział o zakupie, tak? Jakiegoś systemu. Nie wiedziałem, nie powiedziałem panu, pan że wiedziałem, że to był Pegasus, tylko że wiedziałem, że jest problem po prostu związany z tym, że świat przestępczy po prostu czyni postępy, jeżeli chodzi o technikę działania i w związku z tym po stronie służb walczących z tym światem też musi być jakiś postęp i w związku z tym trzeba coś w tej sprawie zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo problemy z zakupem i finansowaniem zostały ujawnione przez NIK 2 lata później. Dziękuję bardzo.